Na posiedzeniu Komisji Duszpasterstwa w styczniu został wypracowany program duszpasterski na ten cały nadchodzący rok i jeszcze na następny. Teraz trzeba ten program wcielić w życie. Temu służy, jak się domyślam, spotkanie dyrektorów, tak? Czy zostały jakieś propozycje konkretne przedstawione? Dyrektorom wydziałów duszpasterskich zamierzamy w tych dwóch dniach przekazać wypracowane efekty w ramach długich przygotowań dwuletniego programu duszpasterskiego, u podstaw którego jest sakrament bierzmowania. Realizacja nowego programu rozpocznie się dopiero z pierwszą niedzielą Adwentu 2017 roku. Natomiast na tym etapie chcemy dyrektorów wydziałów duszpasterskich zaznajomić z nową problematyką, jak też prosić ich o to, aby zasygnalizowali nam już na tym etapie pierwsze możliwości realizacji tych nowych treści. Ksiądz w czasie wystąpienia mówił o czymś takim jak towarzyszenie wiernym, formowanie osób, tworzenie środowiska wzrostu, też szkół modlitwy. Zwłaszcza to tworzenie środowiska wzrostu mnie tak zainteresowało. Czy to jest jakiś już konkretny plan, czy pomysł na razie? Na razie jest to, można powiedzieć, pewna idea przedstawiona w zarysie. W moim przekonaniu mankamentem duszpasterstwa w naszym kraju jest to, że posiadamy dość dobrze rozwinięte przygotowanie do najróżniejszych wydarzeń, szczególnie do sakramentów. Natomiast nie mamy, ciągle brakuje nam, w jaki sposób towarzyszyć ludziom, którzy te sakramenty już przyjęli. Sakramenty przyjmuje się w konkretnym celu i jak ten cel później osiągnąć, albo w jaki sposób korzystać z mocy, która w tych sakramentach jest zawarta i w jaki sposób tych ludzi ciągle na tej drodze prowadzić, to pozostaje rzeczą jakby drugoplanową. Ten program duszpasterski chce to zmienić. Nasza oferta w związku z tym kieruje się do różnych wspólnot, grup, stowarzyszeń, ale również do każdej parafii. Będzie to wymagało na pewno wielu odważnych kroków, tak aby osoby, które przyjęły ten sakrament, mam na myśli sakrament bierzmowania, mogły uzyskać nie tylko podpowiedź, w jaki sposób wykorzystać źródło mocy obecne w tym sakramencie, ale w jaki sposób mogłyby kształtować całe swoje życie w mocy tego sakramentu. Miejmy nadzieję, że wszystkie parafie skorzystają. Pewnie program duszpasterski dotrze na wszystkie parafie. Ogromnie ważną rolę mają tutaj do wypełnienia wydziały duszpasterskie z ich dyrektorami w każdej diecezji. Ten materiał, który dotrze na parafię, wymaga jakiegoś wstępnego ukierunkowania, więc drugi etap realizacji programu duszpasterskiego to jest etap diecezjalny. Potem dopiero po zatwierdzeniu tych kierunków dla każdej diecezji jest czas na to, aby każda parafia mogła również mieć swój wkład w przygotowaniu i realizacji tego programu. Dziękuję bardzo.